U mnie nie było życia po dziecku, po dziecku. To jest dobre i niedobre. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Ja nie miałam takiej kwestii, bo ja nigdy nie miałam sytuacji, że nie miałam dzieci. Ja prawie byłam dzieckiem, już te dzieci miałam. Bo już byłam na studiach, pierwsze studia. I w takim momencie, kiedy ludzie zazwyczaj jadą na jakieś staże, na jakieś stypendia, oczywiście były, robią drugie studia podyplomowe, czy zaczynają się tak rozwijać poważnie zawodowo, to ja wtedy się rozmnożyłam. I w zasadzie całe swoje życie zawodowe już musiałam sobie organizować z dziećmi. To było trudne, oczywiście. To było trudne, ale też przez to nie powodowało takiej w ogóle sytuacji, że ja miałam taki jakby jakiś okres życia, potem taki zupełnie inny. Pewnie byłoby zupełnie inaczej, gdybym miała dzieci później, jako dojrzalsza kobieta. Myślę, że bym miała większy luz. Gdybym po prostu była do życia zawodowego, a potem miała dzieci, to mogłabym się chyba też troszkę bardziej tak tym napawać i cieszyć. A ja jednak to się bardzo cieszyłam. Ja myślę, że ja miałam taki bardzo dużo taką naturalną siłę, taką wynikającą właśnie taką zwierzęcą niemalże, z takiej młodości, że nie były z nami problemy. Miałam na nich siły, mogłam ich nosić, karmić, wszystko robić, także miałam takie bardzo takiej energii. Ale psychicznie miałam takie duże obciążenie, że w czasie bałam, co będzie z moją własną przyszłością. Bo też w ogóle nie wiedziałam, jak się potoczy moje życie zawodowe. Emancypacyjnym projektem moim było 365 drzew. Bo to był taki moment w moim życiu, że miałam kryzys taki swój osobisty i że ja chciałam trochę uciec ze swojego życia takiego. I właśnie matki, żony, takiej dzielnej kobiety i wyskoczyłam po prostu z tego wycia na drzewa, tak trochę symbolicznie uciekłam z niego. No, to był taki właśnie moment, ale tak fajnie było, bo ja wracałam z tych drzew, bo na dole były dzieci pod tym drzewem. Wałam z takim medium, który usprawiedliwia mnie jako artystkę, że jednak powstaje obraz. Czyli mogę wszystkim się wytłumaczyć, no jest obraz, zrobiłam coś. W momencie zrobienia takiego projektu jak drzewa właściwie już nic nie robi. Już jest tylko ten sam taki bunt, ucieczka w takiej pigułce, bo właściwie liczył się tylko ten gest tego wdrapania się. I ten projekt, który on jest tak postrzegany, że jest taki radosny, taka ładna, kolorowa Cecylia na drzewach, on tak naprawdę w sobie miał bardzo dużo takiego cierpienia też, bo ja musiałam przetrwać zimę. Deszczowe dni, każdego dnia wchodzić na drzewo, było trudne, bo musiałam codziennie wynudzić kogoś, żeby zrobił mi zdjęcie. Musiałam być strasznie uparta i wściekła, żeby to doprowadzić do tego. Ja pamiętam, że jedno z najładniejszych zdjęć, które powstało w projekcie 365 drzew, to było takie zdjęcie bardzo dobre, ilustrujące, że cienie, takie cienie życia. Jakoś pokłóciłam się z Piotrkiem i on powiedział, że on mi nie zrobi dzisiaj zdjęcia. Miał taką przewagę, mógł to po prostu powiedzieć. Wtedy Justyna zostawiła mi swojego syna Fryderyka z miesięcznym szczeniakiem. To był 1 września. Trzeba było przygotować dzieci do szkoły, Antka i Urszulę. Byli mali, Antek trzecia klasa, Urszula druga. Miałam Fryderyka, szczeniaka, złego na mnie męża. I lało, sakramencko lało, był deszcz. Była taka wielka rudawa i był wieczór, a ja nie miałam drzewa. I ja wtedy po prostu powiedziałam dzieciakom, słuchajcie, proszę was, chodźcie, zrobicie mi zdjęcie na drzewie, obiecuję wam, pójdę na najbliższe drzewo, jakie tylko będzie. Użyłam turkusowe rajtki, wziąłam różowe buty, co było takie słodkie. Antek trzymał wielki aparat, taki dosyć ciężki, Fryderyk trzymał nad nim parasol, Urszula trzymała psa, Attilę na smyczy. I poszliśmy tutaj bardzo blisko po prostu za rudawę i znalazł taki klon i ja się po prostu podwiesiłam i tylko wystawały takie moje turkusowe nogi z takich mokrych liści, a po prostu, żeby było czarno, były lampą błyskową, były podświetlone te liście mokre, takie były brudne rajtki od kory, wyszło po prostu rewelacyjne zdjęcie. Oczywiście ja zeszłam, podeszłam do Antka, sprawdziłam, Antek, jeszcze raz zrób tak, żeby tylko nogi zostały. Antek zrobił to przepięknie i powstało zdjęcie, które potem było pocztówką promującą cały projekt. I to właśnie była taka kwintesencja takiej po prostu baby, takiej kobiety, która stwierdziła, że choćby nie wiem, co się nie dam po prostu. Nie dam się i zrobię to, co chcę zrobić. No to był taki przykład, nie? Bo to leje, pogoda, chłop, dzieciary, pies, wszystko źle, a jednak wychodzi najfajniejsze z tego zdjęcie. No i to też jest taki przykład, że sami kryzys
trudne sytuacje powodują, no są takie bardzo płodne, bo dają taki po prostu impuls właśnie tego zmagania się, tego temu, że się nie chcemy poddać, że się nie chcemy dać. A czasem jak już jest tak łatwo, to trudno się zmobilizować, bo wtedy sobie myślisz, a właśnie możesz zrobić to jutro albo pojutrze, jak już jest łatwiej. No i wtedy się rozleniwiamy. A ta sytuacja, że właściwie było bardzo ciężko, bo bardzo trudno coś zrobić, to nagenerowała taką potworną, takie potworne pragnienie jednak zrobienia sztuki, zrobienia czegoś swojego. Nigdy się nie boję, że będzie trudno. Jeszcze jedna rzecz, którą rodzice mi wbili do głowy, że trzeba być dzielnym. To było moje zadanie w życiu. Szłam w górę i po prostu byłam dzielna. No, więc teraz na przykład nie boję się tego, że będzie trudno. Na przykład to, że będzie ciężko mieć dzieci, że będę musiała się namęczyć, że nie będę spała, to ja w ogóle nie rozumiem takich lęków. Nie, to mnie nie przeraża w ogóle. Przeraża mnie, że nie będzie sensu, albo że się nie uda. Ale nie, że boję się samotności na przykład, że będę sama przez to, że będę jakaś wykluczona. Ale nie, że będzie trudno. To tego się nie boję. No i miałam często właśnie taki gniew, taka niezgoda na rzeczywistość była takim bardzo mocnym impulsem dla mnie. Zresztą zawsze po prostu jakby taki maraz, bo napadała mi depresja i smutek, to wtedy to powoduje we mnie nie taki smutek, zamknięcie się w sobie, tylko właśnie taką złość. Pamiętam, że jak dowiedziałam się o tym, że ma być zabudowany zakrzówek, sobie pomyślałam tak, przyszła mi myśl taka przez głowę, że kiedyś Antek i Urszula zapytają mnie, przecież to jak wyście żyli, to oni tutaj to wybudowali. Jak mogliście to pozwolić, żeby tak spieprzyli zakrzówek? Że ja po prostu, oni mnie o to zapytają. I co im wtedy powiem? Że narzekaliśmy, tak bardzo nam się to nie podobało, ale nic nie zrobiliśmy. No, wtedy miałam jakiś taki moment wycia, że miałam takie duże poczucie jakiejś energii i siły i pomyślałam sobie, no, trzeba coś zrobić. Oczywiście trzeba się zorganizować i trzeba po prostu powiedzieć, nie, wy się nie zgadzamy na zniszczenie zakrzówka. Wiesz co, bo w moim doświadczeniu macierzyństwa jest też taka trochę inna sprawa. Takie obciążenie rodzinne z domu. Bo moja mama miała dużo dzieci, nie? Nas było 5 i moja mama jest bardzo zdolną artystką. Mama jest rzeźbiarką, jest po krakowskiej rzeźbie. Tato jest skrzypkiem, kompozytorem, też jest artystą. Można powiedzieć, że mama po sobie bez problemu dostała się na studia, świetnie jej tam szło, chłopaki rzeźbiarze jej zazdrościli, robiła na plenerach jakieś wielkie pomniki i potem już na studiach zaczęła rodzić dzieci i ona, któryś profesor jej powiedział, no, rzeźba może ci się nie udać, ale to dziecko w wózku, to już nie możesz zrobić jakby błędu, to jest sprawa poważniejsza i ona miała takie głębokie poczucie, że dzieci są dużo ważniejsze niż sztuka. I myślę też to, że jej sztuka tak bardzo łatwo przychodziła, to ona nie musiała tak o nią walczyć, o ten życie zawodowe. I ona tak jakoś tak bez bólu po prostu robiła, zaczęła sobie robić jakieś małe rzeźbki, coś tam, ale jakby jej sztuka była na drugim planie niż dzieci, niż dom, a bardziej jakby wspomagała tatę, żeby on sobie tworzył. Mhm. Ze względu na to, że tak naprawdę no, mama była bardzo zdolna, nie? Ale po prostu nie miała takiego ciśnienia. Nie miała takiego ciśnienia, że ona musi być tą artystką. Ale mama też wycisnęła na przykład na mnie coś takiego, że jak nie będę mieć dzieci, czy jak nie będę po prostu się kimś opiekować w życiu, to właściwie moje życie nie ma sensu. Takie coś, że trzeba żyć dla kogoś, wiesz? I ja po prostu od początku, jakoś byłam na studiach, wiedziałam, że ja po prostu bardzo chcę mieć dzieci, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam, co ja bym wtedy mogła robić innego. Tak po prostu pracować, tak po prostu robić fajne rzeczy dla siebie. Miałam taki duży z tym, w ogóle dalej mam taki problem. Ja mogę tak po prostu iść tak ulicą, tak sobie pomyśleć, co ja bym chciała robić tak po prostu dla siebie. Mam takie dużo obciążeń, to jest, myślę, że to jest wychowania wtedy z domu. Że po prostu trzeba tak uzasadnić swoje istnienie. Przede wszystkim znam bardzo dobrze takie ciągłe poczucie winy. Myślę, że to doświadczenie bardzo wielu mam w dzisiejszych czasach. Bo to jest tak, że jak się zajmowałam dziećmi, tak na fula po prostu, to miałam poczucie winy, że zawalam swoje życie zawodowe, że nic nie robię, że jestem do niczego. A znowu jak pracowałam, na przykład siedziałam cały dzień w pracowni czy coś, to wtedy miałam poczucie, że nie zajmuję się dziećmi, że nie czytam bajek, że moja mama czytała bajek więcej. No i no mam to do dzisiaj, że jest taka huśtawka, że mam takie okresy. Albo robię projekt jakiś,
strasznie dużo pracuję i wtedy oczywiście zawalam, nie pójdę na wywiadówkę, nie jestem w komitecie rodzicielskim, bo już nie daję rady, na przykład już zapominam po prostu o jakichś klasówkach, nie pomogę im po szkole, bo właśnie robię projekt, no sobie obiecuję coś tego projektu, że potem po prostu wszystko zrobię, wszystko nadrobię, będę się z nimi uczyć, przechodzić z nimi po sklepach w ogóle, wszystko, czego będą potrzebowali ode mnie. No i potem przychodzi ten czas spokojniejszy i rzeczywiście wtedy staram się nadrabiać. Teraz staram się po sobie dobrą mamą mieć dużo więcej czasu dla dzieciaków, ale i bardzo szybko się odzywa taki konflikt. Jezu, ty nic nie robisz. To już koniec. Tak, także jest taka sytuacja, aż trudno mi sobie wyobrazić, że można żyć bez tego stanu. Nie ma też często takiej solidarności kobiet. Na pewno dużo łatwiej po prostu mamom wszystkim by się żyło, gdyby tak naprawdę miały takie prawdziwe, szczere wsparcie od innych kobiet jakby i zrozumienie. Ja miałam takie poczucie po prostu, na przykład ze strony teściowej swojej, zawsze mi pytała, a co zrobiłaś na obiad? A jakie mają oceny? I to jest automatycznie takie po prostu, aha, nie wiesz, jakie miały oceny, nie było jeszcze dzisiaj obiadu. Pamiętaj, rodzina jest najważniejsza, ale od mamy też. Najważniejsze jest po prostu szczęście dzieci. Taka presja od tych kobiet, matek, które ci wciskają, dobra, dobra, to sobie tam możesz gdzieś popracować, ale pamiętaj, to jest po prostu to, co powinnaś robić. Więcej jest dziewczyn na obecnie na Akademiach Sztuk Pięknych, a potem w tym życiu artystycznym jednak zdecydowanie dominują mężczyźni. Może też to wynika nie tylko z tego, że kobiety się nie wspierają za bardzo, chociaż mogłyby dużo bardziej się wspierać. Może to też wynika z tego, że kobiety może częściej potrzebują właśnie tak usensownić swoje istnienie. Po prostu trudno jest im po prostu tak rzucić na szale i robić coś tak dziwnego jak sztuka. I uwierzyć w to, że to jest wystarczająco sensowne, aby temu poświęcić swoje życie. Ale i bycie artystą, i bycie matką to są rzeczy takie... No, nie mają prestiżu społecznego, poważnego. Takie podobne sytuacje z artystą i matką, to takie, że tak trochę cię traktują z przymrużeniem oka, masz pewne przywileje przez to, tak trochę z pobłażaniem cię traktują, tak ci więcej uchodzi, ale nie jest to poważne. I ja zawsze miałam takie poczucie, no to gdzie pani pracuje, co pani robi? To wtedy mówiłam, pracuję w szkole, pracuję w Bunkrze Sztuki. O, teraz mogłam powiedzieć, pracuję na uniwersytecie. I wtedy było wow. Taki policjant mnie zapytał, albo ktoś, albo w przychodni zdrowia, w uniwersytecie. I to buduje mój prestiż, jestem taką poważną osobą. A jak powiem na przykład, jestem artystką, no to wtedy wszyscy hi, hi, hi. No nie? Tak, jestem artystką. A to dlatego ten pies tak goni bez smyczy, albo coś tam. Dlaczego tak pojechała beznadziejnie, no nie? No, bo jest artystką, bo ja jestem mamą. Jestem mamą, mam dzieci. O Boże, to w ogóle nie, to jest totalny obciach, nie? No więc widzisz. To jest tak, że właśnie tak trzeba mieć jakiś taki sukces, wymierny sukces, jakąś tam pracę, konkretną pracę. No i to wtedy jakby społeczeństwo to nagradza i masz prestiż społeczny, masz poczucie własnej wartości, dobrze się czujesz. No, dlatego trudno jest być mamą. System powinien być zdecydowanie bardziej elastyczny. Że ta liczna nie musi chodzić w tych samych godzinach do pracy. Może chodzić inaczej, może po prostu czasami przyjść z dzieckiem, czasami bez. Może odwalić roboty w domu, może jej koleżanka pomóc, może mama za nią przyjść. Po prostu musiałaby zaburzyć te reguły. Musiałaby po prostu to być inaczej. Patrz, myśmy zrobili, ja w swoim życiu zrobiłam dosyć dużo takich dużych projektów, za które ludzie mnie doceniali, podziwiali, jak ty to zrobiłaś, mając dzieci, tyle pracy. Ale ja je zrobiłam właśnie dlatego, że one były zupełnie poza systemem, że nigdy nie były zinstytucjonalizowane. Że robiłam je na przykład na podwórku u Bartolomeo robiliśmy, że przyszła moja mama i zrobiła za mnie coś tam, że ktoś mi odebrał dzieci. Ja potem na przykład dzisiaj gotowałam, a robił to ktoś coś inny i w rezultacie się udało.